bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Bez Zobowiązań. Tym razem jesteśmy w grze Four Truck Challenge i będziemy jeździli wózkiem widłowym. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Co my tu mamy do wyboru? Czekajcie, bo akurat powiadomienie ze Steamem wyskoczyło. Aha, czyli mamy w sumie pierwszą planszę. Trzeba zdobyć 100 punktów, żeby odblokować następną. Ja, już to widzę. No nic. Dobra. How to drive. Możemy jeździć na wsadzie, możemy jeździć na kursorach. Aha, to jest podnoszenie i rozglądanie się. No dobra. No co? Jedziemy, nie? Masakra. Aha, czyli tu jest strzałka mówiąca o tym, w którą stronę. Nie. Czekajcie, bo to czerwone to mamy chyba podnieść. Czekajcie. O, zoom. Zoom. Tuj. Dobra, mamy widły. Aha, bo jeszcze chyba jest zmiana kamery na właśnie. Że można sobie podnieść, znaczy ten, przesunąć kamerę, żeby widzieć, co mamy zrobić w ogóle. Dobra, chyba na, nie wiem, czy na maksa. Jezu, jestem zestresowana. Tu i teraz. Wiecie, jeszcze to do góry podniesiemy. I tu jeszcze mamy... czyli tu mamy przechył, tak? No dobra. Możemy to jeszcze do góry podnieść. Tuj. O, ale masakra. Tu w tą stronę. Stój. Odsuń się trochę. Tak. No i no chyba nam się udało. Teraz spróbujmy to, wiecie, do góry. Dobrze to myślę. Tak. Jeszcze wyżej. O. I teraz co, spróbujemy wyjechać. Dobra. Full professional. Stój. Stój, jak do ciebie rozmawiam. Teraz na dół, bo nie jeździ się z pakunkami na górze. Paleta nam się psuje. Wiecie. Dobra, w ten deseń chyba. Czarno to widzę, wiecie? Czarno to widzę, ale spróbujemy ją zawieść. Powinniśmy ją jeszcze zsunąć niżej. No chyba żartujecie, że mam jeszcze wymanewrować między skrzynkami. Dobra. Ej, to gdzie ja mam odstawić? Domniałam, że tam mam po prostu przewieźć. Czekajcie. W tę stronę, stój. Teraz zjedziemy niżej. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Tylko tełko, dobrze, że te wózki są takie zwrotne. O. Czekaj, spróbujemy bardziej w środek może trafić. Świetnie chyba. Do góry. Jezu. By tylko nic nie wtrącić. Nie wiem, i została nam tylko czerwona strzałka. O, stój! Gdzie ją mam zawieść? Na zewnątrz? Czy ja mam tą wielką skrzynię? Nie, no czekajcie. Chyba, że mam ją tam teraz wstawić. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Ciekawe, czy o to chodzi i czy nam to zaliczy w ogóle, nie? Bo to... Do góry.
Jezu, jeszcze tak trzeba wpasować, wiecie. Nie wiem, czy o to chodzi w tej grze, ale no dobra, nieważne. Cofnij się, nie w tą stronę, o. Teraz tu tak. Okej, ty. Tuj. Trochę wyżej. Nie da się już wyżej. Dobra, to teraz trzeba się pasować tak bardzo idealnie. Wiecie, że to nie jest takie proste? O. Job done. Okej. Stój! Stój! Opuść. Wyjedź. I tu nie. A. Dobra. Tą stronę. Nie tak. Tak. Niżej. Wyżej. Chyba żeśmy się widlakiem, o, wpasowali z lekszawy. O, wyjedź tego, wyjedź. Ja wiem, że paleta prawie połamana i w ogóle, ale. Okej. Ui. Dobra, każą nam coś zrobić następnego. Weź no to spuść. Dziwnie się tym jeździ, dziwnie się tym steruje i w ogóle. Dobra, co my tu mamy teraz? No chyba żartujecie. No chyba żartujecie. Ja mam to niebieskie tu przesunąć? O, matko. Stój. Okej, stój. Tu na dół. To tak totalnie na dół. Tę stronę nie mogę się odwrócić. Czekajcie, nie wiem czemu. Moment. Bo mi... Aha, dobra, nie w te do... nie w ten deseń. Dobra. Żebym widziała, co robi. Dobra. Ślicznie. Przepięknie. Jak ja to mam tu wcisnąć? Obok. Wybaczcie. Unieśmy to odrobinę do góry. Możemy odjechać w ten deseń. I postarać się niczego nie zrzucić. O! Dobra, jeszcze do przodu. I teraz tu. I on się odwraca o 90 stopni praktycznie w jednym miejscu, więc to jest plus. No i się przesuniemy jeszcze trochę. Ja wiem, że to będzie teraz takie kombinowanie, ale nie mam ten certyfikatu na wózki widłowe niestety. Jeszcze, ale może się dorobię. O! Ślicznie! Proszę, jak pięknie nam idzie. No wyjeżdżaj. Okej. Dobra. Next. Panie. O! Co my to teraz mamy podnieść? Czekajcie, może zmienimy sobie jeszcze kamerę. Ojej, nie no, w ten deseń to na pewno nie. Tak będzie nam prościej przejechać. No. Karton teraz te. Dobra. Jak karton? O nie! To zróbmy tak. Czy my sobie możemy to przestawić? Czekajcie. Przepraszam was bardzo. Ale jestem z lekcja przeziębiona. Nie chciałam was zostawiać bez nagrań, więc będziecie musieli mi wybaczyć moje kaszlenie. Podnieśmy to do góry. O. Wsuńmy sobie to trochę do tyłu, o. Więc sprawdzimy jedną rzecz. My możemy postawić jedno na drugie. Trochę wyżej chyba. A nie w ten deseń, nie w tą stronę, nie w ten deseń. W ogóle co mi się uszyło z tym nie w ten deseń? Czy ja mogę to postawić tu? O. Tak prawie że.
No, że niby tak, o. No zaraz przewalimy wszystko. Ślicznie nam to wyszło, cudownie. Teraz rewelacja. No ten, tego chyba zrobiliśmy. O nie, jeszcze stoi. Chciałam powiedzieć, że zrobiliśmy lekką demolkę, ale jeszcze nie. Demolkę zrobimy za chwilę. No, musimy się tu wcisnąć teraz jakoś. O. Teraz do tyłu. Ślicznie. Z góry. Powoli do przodu. Tuj. O. Będzie. Pięknie, jakaś rolka z folią, czy coś takiego tu mamy. Teraz się przesuńmy do tyłu. Ja się odwró... Nie, bo zahaczysz o stelaż. Tuj. O, wózek nam przeważa. No, ty, no, dobra. Tak jakby z lekcza fail. Chyba nam się nie uda już tego zaliczyć. Chyba, że zaliczy nam samą... Czekajcie, może nam samą paletę zaliczy. Brawo ja. Dobra, to do przodu teraz. Licznie. Teraz to w dół. Bardziej się nie da. Masakra, to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Idź do przodu. Pięknie. Masz pustą paletę, to teraz ją podnieś do góry. Cudownie. Teraz spróbuj z nią kawałek odjechać. Nie rozwalając stelaży po drodze. Ani, nie wiem, wózka, ani tego... No jedź! To się nie da, jak się nie, jak się da. Wszystko się da, jak się chce. Dobra, pewnie nam nie za... Znaczy, może nam zaliczy paletę, ale bez towaru. No ale poprzestawiane, przestawiane w magazynie. To chyba o to chodziło, prawda? Miałam z tym na zewnątrz jechać. Czemu ty jedziesz tak wolno? Opie. Pięknie. Gdzieś mamy ją odstawić. Aha. Dobra, rozumiem. Czyli musimy to położyć tu na razie. Kiedy trójeczka. O. Ślicznie. Teraz podnieśmy widły. Pełne skupienie. Tuj. Do góry. Dobra. Teraz tu. O. Nie, chyba jeszcze mamy za nisko widły. Czekajcie, jeszcze trochę. Jeszcze trochę tu. Uuu. Tak, i teraz tak. O, ślicznie. Do góry, do siebie, co by nas nie przeważyło. I wyjazd. Pięknie. Proszę Państwa, pięknie. Co ja się nagadam? Ciekawa jestem, czy pracownicy wózków widłowych też siedzą i do siebie gadają. Operatorzy w sumie. Aaaa! Brawo, Teo, ślicznie. Nie żeby chodziło o to, żeby tą skrzynkę dowieźć na miejsce, nie? No ale w sumie, skoro folia nie dojechała, to skrzynka też nie musi. A, czyli nie do magazynu. Chyba, że tu gdzieś mam z nią jechać. Czekajcie. A tu, dobra.
Nie, no to jest następna skrzynka, czyli jak zaliczymy faila, to czekajcie. Może ją mam zamienić miejscami, ale to. Pięknie ci to wyszło, mój drogi operatorze. Chyba muszę go zwolnić, nie wiem. Pracownika nowego. Ogarnąć. Teraz to z tej strony, tu do przodu. Jeszcze niżej i wyjazd. No, tak jakoś. Ale to odczep się. Ze mnie. Siło nieczysta, ty. Zjemy ją trochę. Żeby nam nie przeszkadzała. O, świetnie. Nie w tą stronę. Ale podejście numer 3 do małej skrzynki. No i świetnie. Cudownie. Tak. Dokładnie o to chodziło przecież, nie? Tuj. Tuj, mówię do ciebie. Trochę do góry. Teraz wyjedź. Dobra, jeszcze trochę do góry. O, teraz wyjedź. Dobra. To ja mam pomysł. Tak. No. Pięknie. Czas na nowe zadanie. Idzie nam cudownie. Zrzućmy tą paletę. Jakoś. Stary, ale wózka nam nie wywalaj, no. Wzium. A się czepliwe te palety zrobiły. Już. Pięknie, pozamiatane. Albo i nie. A bo to ma tylko jedno kółko z tyłu, dlatego to jest takie zwrotne. No ale to co ja mam zrobić, jak mi ta skrzynka spadła? To się przecież nie liczy. No halo? Może tu mają dla mnie jakieś nowe zlecenie, ale wątpię. W ogóle ten wózek wolno jeździ. Już mam 100 punktów, żeby odblokować nową lokację. Au. Jaki drift. I ten zimny łokieć, nie? Nie, no jednak tu miałam to przywieźć. Dobra. Czy my możemy wejść do menu? Możemy. Czy możemy odblokować? Jest! Jest nowa lokacja. Ślicznie, to po prostu zlecenie nam poszło rewelacyjnie. Czas na drugie. Ha. Zaczynamy, że tak powiem, z czystą kartą. Tak, wiemy, że możemy zmienić sobie ustawienia. Rozejrzyjmy się. Tam jakaś lodówka jest do przewiezienia. No dobra. Nie w tą stronę na wstecznym. Wiecie, tak o. W tę stronę. Mamy z niebieskiego na czerwone przywieźć. Czekajcie, mam jakiś nieogar straszliwy. Dobra, tu. Tu. O. Podnieśmy wysięgnik widły do góry. Dobra. Lodówka. Panie, to jest wersja na hardcora, więc powolutku. Do góry. Masakra. Jestem przerażona tą lodówką. Dobra. Teraz uniesiemy ją lekko do góry. Cofniemy ją trochę. Czekajcie. To nie był dobry pomysł. Okej. Czy ja jak ją spróbuję ściągnąć w dół? Trochę do siebie. Trochę do siebie.
Boję się, że jak pojadę z nią tak, o, wiecie, to się źle skończy dla mnie, nie? Dobra. Zróbmy to full profesjonalnie i spokojnie, tak? Jechaliśmy na dół. Teraz nie uderzyć w nic. Spokojnie. Spokojnie. Jaka krzywa ta paleta. O Jezu. W ogóle nie powinno to być jakoś zabezpieczone, ja nie wiem, folią albo czymś. Stój! O! Stój! Błagam! Zgrzałam. Dobra, powolutku, powolutku. Full professional, powolutku. W ogóle, ja nie wiem, ale magazyn jest strasznie nieodpowiedzialny. Jak można lodówkę niezamocowaną zostawić na palecie? Ani bez kartonu, ani bez niczego? Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy trzeba zgłosić takie sceny pidu, czy coś, ja nie wiem, do kontrolera jakości, czy coś. Ja, masakra, po prostu masakra. Dobra. Dobra, teraz stój. Stój! Jak do ciebie rozmawiam. Człowieku! Stój, mówię. Dobra, unieśmy ją do góry. Spróbujmy ją trochę wyprostować. Jak już jest tak... Chyba nam się paleta popsuła i w sumie lodówka stoi nam na widłach. Nie wiem, czy zaliczy nam zadanie. Można jeszcze wyżej? Świetnie, ale paleta chyba nie powinna w tą stronę wisieć, tak mi się wydaje. No cóż, możemy jeszcze spróbować ją ewentualnie odstawić. Dobra, dajcie. Ja nie wiem, ale ja uważam, że to nie jest moja wina, to jest wina palety. To w sensie nie palety, tylko magazynu. Odstawmy paletę. Nie, bo wózek nam się przewróci. Stary, cofaj. Cofaj, cofaj. Chodź zobaczyć, coś zrobił. Stój. Stój. Stój, mówię. Cudownie, tak. Odłóżmy ją na ziemię, może się nie połamie całkiem. Dobra, teraz zanim ten to... Spróbujmy z niej wyjechać. Ja myślę, że to jest zbagowane, bo widzicie, że znowu mi teraz widły zupełnie opadły z wrażenia. Wiecie, do przodu. Też nie. No i jedziemy. Jak ja cię podniosę do góry, to spadniesz? No, dobra. Spróbowałam podnieść lodówkę, ale nie wiem... Ale to cholera jedna. O! Idź! Przepadnij, siło nieczysta. Dobra. Stój. Widły na sam dół. Najbardziej do przodu, jak się da. Dobra. Jedziemy. Jedzie. Ja nie wiem, czy ta lodówka to przeżyje. Nic z tego nie będzie. Chociaż... Dawaj. Do góry trochę. Teraz stój. Do. Pięknie. Cudownie. Nie do końca o to mi chodziło, ale... Możemy ją teraz stąd wyciągnąć. Świetnie. Stój. Okej. Okay. Podejście numer dwa. Jakbyśmy tak... Ja nie wiem, czy ją ktoś jeszcze kupi, czy oni ją w ogóle jeszcze wykorzystają, bo... Taka będzie troszeczkę ten zmęczona ta lodówka po moim przekładaniu, ale... Okej, spróbujemy to zrobić tak. Ślicznie! Czyż nie o to chodziło? Wysuńmy te widły. Teraz do góry. Przecież to jest cudowne. Odsuńmy się trochę, bo za chwilę zahaczymy o plakaty na ścianie. Stój, do góry. Ciekawa jestem, czy nam to zaliczy. Jak ja ją tam wstawię.
Żeby nie zahaczyć o ścianę. Nie, nie, nie. Skrzynka, nieważne tam. Skrzynka najwyżej spadnie, ale... Stój. Bliżej rur. Nie, 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 nie. Stój. O, stój. Stój. W dół. No. Kurde. Dobra, do góry. Teraz może zróbmy nie w tą stronę. Nie, no. O. Pięknie. No ale przecież stoi na półce, co nie? Oj, nie wiem, wybredni są strasznie. Czekajcie, jeszcze mam jeden pomysł. Mam jeden pomysł, ja nie wiem, czy on za bangla. Bo jakbyśmy spróbowali... No, tak mi się trochę jakby magazyn... Przeten. Oj, zniknął. Chyba Fatima był i go nie ma. Jakbyśmy teraz spróbowali, no to jeszcze położyć paletę. Ciekawe, czy nam zaliczy. Już niepowiedziane jest, że musi być lodówka na palecie, a nie paleta na lodówce, prawda? Dobra. Pięknie. Krzywo znowu. Pewnie nam znowu zleci, ale... Trochę do siebie, mój drogi, do siebie. Ślicznie. Przecież puste palety mogłabym wozić. To prawda, prościej i taniej byłoby je w rękach poprzenosić. Na tyle, na ile się da. Tak bardzo bezpiecznie. Teraz podniesiemy sobie ją na najwyższą możliwą wysokość. Teraz się cofniemy. O, ślicznie. BHP w 150%. I pewnie jej nie wrzucę, bo się okaże, że jest za nisko w stosunku do lodówki. No pewnie. Ja nie zmieszczę. Ja nie zmieszczę. Do góry jeszcze. Dawaj to. I wyjazd. Nie? Nie bardzo. Opa! O! Prawie? Tak, już prawie. Dajesz? Tu niżej? Tu niżej? Niżej? I zostań. Waruj. Wyjazd? Nie bardzo. Wepchnij ją tam jeszcze. O, wepchnij. Tak. Ślicznie. Wyjazd. No chyba nie bardzo. Chyba jednak nie bardzo, wiecie. Chyba jednak to nie będzie najlepszy pomysł. Dobra, to ja myślę, że tym optymistycznym akcentem, bo tu musimy poprosić kolegę z magazynu o pomoc, tak? Będziemy kończyć ten odcinek. No i super, myślę, że egzamin na certyfikat... To nie, dobrze powiedziałam akurat. Egzamin na certyfikat zdałabym po prostu śpiewającą, with my eyes closed. No i co? Do zobaczenia w kolejnych częściach, nie? W kolejnych odcinkach. See ya.